Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Słowiana Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, a obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maryjo, dla Twojego Syna nastała decydująca godzina Jego misji. On staje się barankiem złożonym w ofierze za grzechy świata. Zostaje wywyższony na krzyżu, by przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi. A pod krzyżem stoisz Ty, Matko, aby złożyć swojego Syna w ofierze Ojcu. Godzina Twojego Syna staje się Twoją godziną, gdyż miecz boleści przebija Twoje serce. W tej godzinie, Maryjo, staje się Matką Kościoła powstałego z przebitego boku Chrystusa. Bo tak jak z boku Adama Bóg utworzył Ewę,
tak z boku Chrystusa Bóg daje nam Ciebie jako nową Ewę, oblubienicę Kościoła. Maryjo, słyszymy dziś wyraźnie słowa skierowane do Jana. Oto matka Twoja. Twój syn jednak zostawia Janowi wolność, gdyż od Jana zależy, co uczyni. Ale święty Jan bierze Ciebie, Matko, do siebie, gdyż rozumie, że jeżeli Chrystus wskazuje na Ciebie, to nie wystarczy stanąć przy Tobie, ale trzeba Ciebie zaprosić, abyś zamieszkała wraz z Nim. Maryjo, przed tą decyzją przepełnioną wolnością stajemy dziś i my, ponieważ słyszymy wyraźnie słowa: oto matka Twoja. Słowa te domagają się wypełnienia w naszym życiu, to znaczy przyjęcia do swego serca Ciebie, Matko. Maryjo, każdy z nas stoi przed tą decyzją, ale obok nas stoisz Ty, czekając na naszą inicjatywę. Ty, Maryjo, potrzebujesz serca. Przekonani dziś jesteśmy, że podejmując tę decyzję, doświadczymy pełni Kościoła, gdyż Ty, Maryjo, z delikatnością, skromnością podprowadzisz nas do zajęcia odpowiedniego miejsca w mistycznym ciele Chrystusa. A miejsce wskazane przez Ciebie daje nam możliwość szczęścia i realizacji w Kościele. W tym duchu chcemy zaprosić Ciebie, Matko, do naszej jasnogórskiej wspólnoty charyzmatycznej Kana. Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, Królowo, pokorna służebnico Pana, oto dziś dzieci Twoje gromadzą się wokół Ciebie, aby zawierzyć Ci jasnogórską wspólnotę odnowy w Duchu Świętym Kana, jej kapłana, liderów, animatorów i wszystkich jej członków. Zawierzamy Tobie nasze rodziny, uczucia, myśli, czyny, relacje i wszystkie dzieła podejmowane przez naszą wspólnotę. Z głębi serca chcemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, jaka nas czeka, prosząc, byś towarzyszyła nam w drodze, prosząc o Twoje błogosławieństwo i wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę. Jako Matkę Słowa Wcielonego i oblubienicę Ducha Świętego błagamy, wyproś nam u Boga nowe narodzenie z Ducha Świętego, abyśmy wszyscy ujrzeli Królestwo Boże i weszli do Niego. Jako posłuszna prowadzeniu Ducha Świętego, który stąpił na Ciebie, wychowuj nas do otwierania się na Jego natchnienia. Ucz nas je rozeznawać i iść za nimi z wiarą. Zachowaj nas od przemawiania po ziemsku, ale ucz nas przyjmowania z mądrości z nieba, tak jak Ty przyjęłaś słowo Ojca i nosiłaś go w swoim łonie. Ty, której potomek zmiażdżył głowę węża, wypraszaj nam ochronę wobec wszelkich ataków zła. Wychowuj do pełnienia dobrych uczynków, do nieobłudnej wiary i czystego sumienia. Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twojego Syna. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym roku duszpasterskim, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym. Amen. Maryjo, tutaj na Jasnej Górze chcemy zawierzyć Ci
cały Kościół powszechny na czele z papieżem Franciszkiem. Chcemy zawierzyć Ci naszą archidiecezję częstochowską na czele z księdzem arcybiskupem Wacławem Depo w tym szczególnym dla niego dniu, bo dniu imienin, kiedy wpatruje się w przykład świętego męczennika. Dziękujemy za jego posługę i zawierzamy Tobie, Maryjo, na każdy dzień jego życia i posługi w naszej archidiecezji. Zawierzamy Ci nasz zakon pauliński na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim. Zawierzamy Ci naszą wspólnotę jasnogórską na czele z ojcem przeorem Samuelem. Zawierzamy Ci, Maryjo, parafię, którą Ty nawiedzasz w kopii cudownej ikony. W parafii Dobrosłowowo w dekanacie kleczewskim. Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, których właśnie Ty spotkasz w tym miejscu. Zawierzamy Ci zmarłego księdza biskupa Jana Styrnę, biskupa elbląskiego, seniora tej diecezji. Zawierzamy Ci wszystkie intencje, szczególnie te spisane w księdze apelowej. Modlimy się także w intencji dziękczynnej za 25 lat małżeństwa Jacka i Lilii, o zdrowie dla Bożeny, Zenona, Aloizego, Pawła, Marka oraz siostry Teresy. W intencji dziękczynnej za 20 lat małżeństwa Karoliny i Rafała Szejter z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo. Zawierzamy Ci wszystkie grupy, które pielgrzymowały w dniu dzisiejszym do Ciebie, Matko, szczególnie maturzystów z Janowa Lubelskiego, którzy dziś podejmą czuwanie tutaj przed Tobą, przed Twoim świętym wizerunkiem. Modlimy się o zdrowie dla Sandry, księdza prałata Leszka Szkopka. Zawierzamy Ci grupę z diecezji Siedlec, z diecezji poznańskiej, koło emerytów i rencistów. Dziękujemy za wspólne przeżycie 49 lat pewnego małżeństwa i prosimy o błogosławieństwo Boże dla tych ludzi. I modlimy się w intencji dziękczynnej za dar życia i posługi w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej z prośbą o życie wieczne dla Matki Generalnej Świętej Pamięci Agaty Mirek. Zawierzamy Ci naszego konfratra paulińskiego zakonu Jana Jaworskiego, który jest obecny wśród nas, a pochodzi z Chicago. Modli się on za Polonię, ale też za swoją rodzinę Walasik. Ponadto zawierzamy Ci wszystkie intencje, Maryjo, które mamy w swoim sercu, w swoich sercach. Zawierzamy Ci wszystko to, z czym przybyliśmy przed Twój święty tron. Zawierzamy Ci nasze pragnienia, zawierzamy Ci to, co dobre, ale też to, co trudne. Zawierzamy Ci krzyże naszego życia, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, bądź nam nasze grzechy, zawołaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę, się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Synowi nas oddamy. O pasterskie błogosławieństwo w godzinie apelowej prosimy naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo. W liście do rodzin święty Jan Paweł II zapisał, że świat współczesny nie toleruje tajemnicy. Jako odniesienia do Boga i do spraw związanych z Bogiem. Doświadczamy tego na co dzień, dlatego znakami naszej tożsamości jest na pewno sposób myślenia, sposób mówienia i sposób życia, które ma być świadectwem. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.